Dzień dobry Państwu i przede wszystkim zaczynam od życzeń dla Państwa spokojnych, wesołych świąt w gronie rodziny, bez stresów, to jest najważniejsze. Ja obiecuję, że podczas tych następnych kilkunastu minut również Państwa stresować nie mam zamiaru. Zaczynamy już od razu szybko, bo tematów jest rzeczywiście sporo. No, zaczynamy od tego, co się będzie działo na Principality Stadium w Cardiff. Trzy pasy mistrzowskie WBA, IBF, WBO. Od razu dodaję, że ja mówię o trzech pasach. Ja wiem, że tam jest również stawką pas IBO, natomiast ja traktuję ten pas no nieco tak dodatkowo. Dla mnie to nie jest równorzędny pas do żadnego z tych, które wymieniłem, czy pasa WBC, więc pozwolę sobie na tego typu skrótowe myślenie, co zobaczymy. No, jesteśmy już po ważeniu. Fajnie to wygląda, jak dwóch pięściarzy, wygląda tak jak dwóch sportowców, przygotowani fizycznie, doskonale. To było widać podczas dzisiejszego ważenia. 5 kg lżejszy Anthony Joshua. Mniej więcej tyle samo funtów czy kilogramów, co zawsze wnosi na ring, będzie miał Joseph Parker. To, że jeden i drugi odrobi lekcje, jeśli chodzi o przygotowanie fizyczne, wiedzieliśmy od początku, to są profesjonaliści, którzy podchodzą poważnie do swojego zawodu, więc tego jakiegoś nieprzygotowania nikt się z nas nie spodziewał i dzisiaj na wadze tego zupełnie nie było widać. Teraz o sporcie, no bo dobre wyglądanie na ważeniu, długie spojrzenia podczas face to face robią wrażenie, wydaje mi się, tylko na tych, którzy traktują boks bardzo powierzchownie. Wielokrotnie przekonałem się, że można doskonale, Państwo również, że można doskonale wyglądać i przegrywać łatwo pojedynki, czy robić min lub udawać chojraka podczas spojrzenia twarzą w twarz. A czym się to kończy na ringu, to wiemy, także to już odhaczamy. Dzisiejsze ważenie dobrze wyglądało. Ja natomiast nie przykładam zbyt wielkiej wagi do tego, że Anthony Joshua jest 5 kg lżejszy, chyba najlżejszy od 6 walk, dlatego że w poprzednich walkach no, niczego mu nie brakowało. Tym razem widocznie stwierdził, że trzeba tych parę kilogramów rzucić. Te 5 kg, ta duża różnica między tą walką a ostatnią wynikała z tego, o czym warto pamiętać, że ostatnią walkę miał stoczyć z zupełnie innym rywalem. To nie była walka, którą miał, była walką z Takamem, ale to nie był podstawowy przeciwnik, bo pamiętajmy, że w tamtej walce przygotowywał się Anthony Joshua na półlewa, zupełnie innego pięściarza. Kubrat walczy zupełnie inaczej niż walczy Teber, niż walczy Takam. Także tutaj nie ma jakiegoś większego zdziwienia, przynajmniej z mojej strony, że on jest lżejszy. Ja myślę, że byłby lżejszy od początku, gdyby od początku wiedział, że walczy z Takamem. Przygotowania na Kubrata Pulewa były zupełnie inne, więc jakiegoś zaskoczenia tutaj specjalnego nie ma. Natomiast to, że powinien być, nazywając to kolokwialnie, lotniejszy na nogach, to wszyscy wiemy. On sam doskonale zdaje sobie z tego sprawę. To jest pięściarz, który rozwija się cały czas. Natomiast jeśli chodzi o Josepha Parkera, będąc ostatnio w Los Angeles, rozmawiałem z wieloma kolegami na temat tego, czego się można tutaj spodziewać. Wielu z nas było zaskoczonych opinią Boba Aruma, który twierdził, że tą walkę wygra na punkty i to łatwo. Łatwo na punkty wygra Parker. Próbowałem to rozgryźć w jakiś sposób. Przeglądałem wczoraj kilka walk Parkera, natomiast no nie bardzo mi te punktowe zwycięstwo jakoś tutaj pasuje. Zaraz Państwu powiem dlaczego, bo łatwo powiedzieć, że mi nie pasuje, ale warto powiedzieć dlaczego. Dlatego, że no patrzmy na ostatnich rywali. Na ostatnich rywali Parkera. To jest Huey Fury, to jest Koyanu, to jest Andy Ruiz. W walce z Huey Fury niczego specjalnego Joseph Parker nie pokazał. Ta walka była, jakby poszła w drugą stronę, powiem w ten sposób, jakby werdykt był w drugą stronę, ja bym na przykład nie był zdziwiony zupełnie i przyjąłbym to jako możliwy werdykt, więc niczego specjalnego w tej walce nie pokazał. Wygrał niejednogłośnie na punkty, nie potrafił go znokautować. No, pełnej 10-rundowej walki przeciwko Koyanu nie będę nawet komentował, bo tutaj nie ma co komentować. Do tego dochodzi Andy Ruiz, gdzie również ta walka, gdyby jedna czy druga runda potoczyła się w drugą stronę tego tytułu, jutro by na ring w Cardiff Parker nie wnosił, więc
Na jakiej podstawie moglibyśmy dzisiaj uważać, że czymkolwiek może zagrozić Parker Joshule? Według Boba Aruma będzie zadawał znacznie więcej ciosów, będzie trudny do trafienia, zobaczymy, no ale te ciosy, w momencie kiedy Anthony Joshua zda sobie sprawę, że te ciosy to nie są te ciosy, które mogą go zatrzymać, to nie są te ciosy, które mogą zmienić jego nastawienie do walki, no to wiadomo, co będzie się dalej działo, po prostu pójdzie do przodu i będzie wiedział, że każdy jego cios, bo to wiemy, waży zdecydowanie więcej niż rywala. Ta część psychologiczna w boksie jest niesamowicie ważna, dlatego że jest ten moment, w którym pięściarz sobie zdaje sprawę, że nawet jeśli mogę podjąć większe ryzyko, ponieważ nawet jeśli rywal mnie trafi, to ja w dalszym ciągu jestem tam, gdzie byłem i będę w stanie mu oddać. A to, że Anthony Joshua potrafi oddać, przekonaliśmy się w pojedynku z Władimirem Klitschko, który moim zdaniem i nie tylko moim zdaniem, bo to nie jest jakaś super oryginalna myśl, dał mu zdecydowanie więcej niż wszystkie pozostałe kilkanaście, bo podnieść się w walce z tak doświadczonym rywalem, przetrwać ten kryzys, który miał i pokonać go przez knockout, to się człowiek uczy w ciągu tych kilkudziesięciu minut tyle, co w ciągu następnych kilkunastu walk. Tego pojedynku z Takamem, tak jak wspominałem wcześniej, nie traktuję w 100% jako to, co potrafi Anthony Joshua, dlatego że przygotowywał się na zupełnie innego rywala, wyszedł, zrobił to, co miał i tak trzeba. Przy okazji w ogóle ten niesamowity fenomen Anthony Joshua, który nie wiem, z kim mógłby walczyć, nie wiem, może jakby ze mną walczył, to przyszłoby 50 tysięcy ludzi w Anglii i się nie kupuje biletów na walkę. Anthony Joshua jest zawodnikiem X czy Y, kupuje się wyłącznie tylko na niego. 78 tysięcy ludzi, którzy przychodzą na Takama, to jest chyba najlepszy dowód. Teraz będzie 80 tysięcy, także absolutnie wielki, wielki fenomen. Las Vegas, nie ma żadnych wątpliwości, kto wygra tą walkę. Ciekawe notowania są zdecydowanie lepsze dla tych, którzy dają zakłady, niż jeśli chodzi o knockout, niż chodzi o wygraną na punkty. To znaczy, mówiąc w ten sposób, więcej bookmacherów stawia na to, że Anthony Joshua wygra tą walkę przez knockout, niż stawia na to, że wygrają na punkty. Odwrotnie, to jest też ciekawostka, jest w przypadku Parkera. Tutaj daje mu się większe szanse wygrania przez knockout, chociaż te szanse są w dalszym ciągu minimalne, niż wygranie na punkty. Wygrano na punkty, patrzę tutaj na moje notatki, nie wierzy praktycznie nikt, bo to jest 20 do 1. No, to są notowania, które bardzo, bardzo rzadko zdarza się w przypadku walk wagi ciężkiej, kiedy się stawia zwykle na to, że ta walka w przypadku równych rywali może zakończyć się decyzją sędziów. Tutaj bookmacherzy nie wierzą ani w jedną, ani w drugą stronę. Ostatnio mówiłem Państwu o tych notowania, w której rundzie czego się spodziewają bookmacherzy. W tym przypadku spodziewają się nokautu stosunkowo szybko, bo piąta i szósta runda to są te rundy obstawiane przez bookmacherów w Las Vegas, że ta walka skończy się na korzyść Anthony'ego Joshua. Oczywiście na koniec, jak zwykle, tradycyjnie, mój typ w jedną stronę, bo najłatwiej powiedzieć, a wygra ten, a może wygra ktoś inny, jak zrobi to i to, no to wszyscy wiemy. Mój typ, dziewiąta runda TKO, Anthony Joshua. Wygrywa Anthony Joshua, a nie przegrywa w tej rundzie przez TKO. Druga walka w Cardiff, która budzi moje zainteresowanie, to jest walka Povietkina z Davidem Price'em. Doskonałe pociągnięcie biznesowe i sportowe Eddie Hearna, który dał, wiem to ze źródeł angielskich, dał Davidowi Price'owi ultimatum: jeśli chcesz być pokazywany w poważnej telewizji, będziesz walczył z Aleksandrem Povietkinem. To nie był wybór Davida Price'a, to był wybór Eddie Hearna. Szanse absolutnie minimalne, jeśli weźmiemy pod uwagę, że w ostatniej walce David Price się męczył z Kamilem Sokołowskim, który ma dorobek 4 zwycięstw i 11 porażek, no to więcej chyba dodawać tutaj specjalnie nie można. Pięściarz, który wydaje mi się, mówię w tym momencie oczywiście o Davidzie Price'ie, który chyba troszkę boi się w tej chwili być już na ringu, o tym, że nie ma szczęki, to doskonale wiemy. No, połączenie tych dwóch rzeczy, strach plus brak szczęki, nie wróży niczego dobrego przeciwko Povietkinowi, który oczywiście nie jest takim dynamicznym Povietkinem, jakim był, powiedzmy, rok czy dwa lata temu, z przyczyn różnych znanych
pewnie Państwu. Natomiast w dalszym ciągu jest to bardzo dobrze ułożony pięściarz, doskonała garda, umiejętność skracania ringu, spychania zawodnika w ten róg, w którym on... To w ogóle jest cecha w ogóle rosyjskich pięściarzy, w ten róg, w którym chce być. Ta walka skończy się po jakimś fajnym lewym sierpowym powietkina gdzieś koło czwartej rundy. Jeśli ta walka skończy się zwycięstwem Price'a, to jest dla mnie szok. No prawie jak Tyson kontra Douglas, naprawdę. To byłby tego typu szok dla mnie. Nie widzę tej innej możliwości. Podobnie bukmacherzy 10 do 1 dla powietkina. Bukmacherzy dopatrują się zakończenia tej walki szybko, bo w drugiej albo nawet i w trzeciej rundzie wcale bym się nie zdziwił. Mówiąc o tym, że jest to doskonałe pociągnięcie biznesowe i sportowe, nie myślałem oczywiście o tej walce, tylko o tej następnej, bo dla nikogo z Państwa chyba nie ma żadnej wątpliwości, że to jest przygrywka do walki Powietkina z Anthony Joshuą, jeśli obaj pięściarze oczywiście wygrają. No tutaj to mógłby, to jakby drukowanie pieniędzy było, dlatego że Państwo doskonale wiedzą, ilu rosyjskich oligarchów, ilu rosyjskich bankierów mieszka w Londynie, nie mówiąc już o tym, że Andrzej Rabiński, promotor Powietkina, również ma piękny dom w Londynie. Sam zresztą powiedział, że nie ma żadnego problemu, żeby tą walkę zrobić właśnie na terenie Anglii. No więc proszę sobie wyobrazić bilety po 5000 dolarów na walkę Powietkin kontra Joshua, które jestem pewien, że będą sprzedane w 45 minut, no bo każdy z tych oligarchów na pewno będzie musiał być na tym meczu, no bo nie wiadomo, czy z Rosji ktoś tam na Placu Czerwonym w tym nie ogląda uważnie i nie patrzy, kto tam dopinguje naszego człowieka pod nazwą Aleksander Powietkin. Także tutaj dla mnie typ, czwarta runda, knockout w wykonaniu Aleksandra Powietkina. No to są te dwie walki, które mają odbicie światowe, chociaż dla nas, z naszego punktu widzenia, tego samego dnia walka w Liverpoolu Robbie Davisa z Michałem Syrowatką, to jest oczywiście najważniejsza walka dla polskiego boksu w ciągu tych najbliższych kilkudziesięciu godzin. Pamiętamy okoliczności tej ostatniej walki, która odbyła się prawie rok temu. 12 runda, dramatyczny knockout w wykonaniu Michała Syrowatki. Czytałem kilka gazet liverpoolskich, angielskich, piszących również o tej walce. Przy okazji taka ciekawostka, dowiedziałem się, że ta walka w ogóle miała być na tej samej gali, o której w tej chwili mówiłem, w Cardiff. Takie były wstępne plany. Natomiast bardzo, bardzo Robbie Davisowi zależało na tym, żeby boksować przed własną publicznością, żeby ten rewanż z Michałem był przed własną publicznością i dlatego ona jest w Liverpoolu, a nie w Cardiff. Wydaje mi się, że jest to dosyć solidna informacja, bo dziennikarze, którzy mi ją przekazali, to są naprawdę solidne źródła. Także bardzo, bardzo w tym przypadku Robbie Davisowi będzie zależało na tym, żeby tych kibiców mieć za sobą. Co to oznacza dla Michała Syrowatki? Oznacza to, że pierwsze 3-4 rundy będą zdecydowanie najważniejsze w jego karierze. Tu nie chodzi nawet o kwestie pieniędzy, bo te pieniądze zawsze przy wielkich walkach prędzej czy później przychodzą. Najpierw trzeba wygrać. To zwycięstwo Michała udowodniłoby, że to pierwsza wygrana, w której Robbie Davis by prowadził na kartach punktowych u wszystkich sędziów, to nie był przypadek, że to było to wynik doskonałego przygotowania Polaka i tak dalej, i tak dalej. Potwierdzenie tego za kilkadziesiąt godzin w Liverpoolu, wielka sprawa dla polskiego boksu. Życzę Michałowi jak najlepiej. Moim zdaniem wygra tą walkę na punkt. Cała presja, absolutnie cała presja jest na Robbie Davisie i tutaj te kluczowe 3, 4, 5 rund trzeba wyłączyć tych kibiców, trzeba uciszyć tych kibiców, trzeba pokazać Davisowi, kto jest królem ringu. Nie mówię tu, że w tym momencie, żeby Syrowatka się rzucił na niego, bo to nie o to chodzi, zupełnie nie o tym w tym momencie mówię. Chodzi mi bardziej o to, żeby po prostu on nadawał ton temu, co się będzie działo na ringu. To uciszy kibiców i jeszcze zwiększy presję na Robbie Davisie. Michał, absolutnie życzę Ci powodzenia w tej walce i oby to było kolejne zwycięstwo Liverpool, czyli Liverpool. Ring ma ciągle takie same wymiary, rywal jest ten sam, który pamięta, jak ciężko został znokautowany. Także powodzenia. Szybkie tematy teraz, tak zwane tematy szybkie. Przede wszystkim tak, rozeszła się informacja o tym, że
Już Wilder przymierza Adama Kownackiego do kolejnej walki, jak nie wyjdą różne umowy z White'em, z tym czy z następnym. Rozmawiałem z Adamem Kownackim kilkanaście minut temu. Adaś mówi bardzo chętnie, ale na pewno nie w następnej walce. Jeśli już, to pod koniec roku. Moja kariera jest najważniejsza. Nikt nie będzie mi dyktował, z kim mam walczyć, kiedy, jak i jak szybko. Także jak na razie zatrzymujemy tą opcję pod nazwą następna gala. Może nie White, a Kownacki. Na pewno nie Adam Kownacki i na pewno nie teraz. Jeśli już, to pod koniec roku. Dobry wybór ze strony Adama Kownackiego, no bo to bez sensu byłoby się w tej chwili pchać na Deontaya Wildera, o czym oni i jego ludzie sobie doskonale zdają sprawę. Kolejna rzecz związana ze sportem, tym z polskim boksem. Właśnie nie do końca jestem przekonany, czy ze sportem. Myślę o ogłoszeniu, krótko będzie na ten temat, myślę o ogłoszeniu rywala dla Artura Szpilki na majowy pojedynek. No nie bardzo wiem, co w tym momencie powiedzieć, no bo Dominic Green jest ekstra facetem, fajnym człowiekiem. Poznałem go, kiedy sparował, w tym samym czasie, kiedy sparował Tomek Adamek w Houston przed pojedynkiem z Chrisem Areolą. No ale fakty jakie są, takie są, no tego nie zmienimy. W ciągu ostatnich 5 lat 3 walki, 2 z nich przegrane. Krótka rozmowa z Ronnie Schulzem, którego poprosiłem o komentarz i rozmowa wyglądała no, prawie dokładnie tak, parafrazuję. Ronnie, twoja opinia na temat walki Artur Szpilka kontra Dominic Green. Odpowiedź Ronnie Schulza, śmiech najpierw, a później jakiej walki? Ty nazywasz to, co robi w tej chwili Dominic Green walką? Skończyliśmy rozmowę, bo rzeczywiście więcej na ten temat powiedzieć nawet nie wypada, nie kompromitujmy się. Wydaje mi się, że Artur doskonale sobie zdaje z tego sprawę, jaki to jest rywal sportowo, bo że finansowo to jest bardzo korzystne dla niego, to wszyscy wiedzą, nie tylko w Warszawie, natomiast sportowa ta walka nie ma kompletnie żadnego sensu, o czym jestem przekonany, że Artur Szpilka doskonale wie. To ten temat, no i temat ostatni, który sobie zachowałem zupełnie na koniec, a mianowicie wszystko, co się dzieje wokół coraz bardziej prawdopodobnie odwołanej walki Gennadija Golovkina z Canelo Alvarezem. Przestrzegałem Państwa kilkakrotnie, żeby tych wszystkich ostrzeżeń, które Państwo słyszą ze strony Komisji Sportowej Stanu Nevada, dziennikarzy, takich czy innych, nie traktować jako żart. W tej chwili już doskonale wiemy o tym, że to nie jest żart, zaczynając od tego, że T-Mobile Arena oddaje bilety poprzez to, co się stało kilkanaście godzin temu, a mianowicie oficjalne zawieszenie, bo do tej pory to było dopiero takie wstępne, oficjalne zawieszenie Canelo Alvareza w prawach zawodnika do czasu przesłuchania, przesuniętego zresztą na 18 kwietnia, przypomnę, miało być 10 kwietnia, no co to oznacza? Wszystkim tak, że w tej chwili to zawieszenie obowiązuje na terenie całych Stanów Zjednoczonych, więc informacja o tym, że okej, to niech przeniosą walkę do, nie wiem, Chicago, Nowego Jorku czy Los Angeles jest bez sensu, ponieważ w tym konkretnym przypadku zawieszenia za przyjmowanie dozwolonych środków dopingujących obowiązuje w całych Stanach Zjednoczonych. A do tego bardzo, bardzo ważna rzecz, no bo krytycy tego, co w tej chwili mówię, powiedzą, że no nie, ale przecież jeszcze ich nie zawiesili. No to prawda, że jeszcze ich nie zawiesili, ale statut i wszystkie przepisy związane z tym, co robi Komisja Sportowa Stanu Nevada w związku z przyjmowaniem tych niedozwolonych środków są bardzo jasne. Jakakolwiek ilość niedozwolonych środków, podkreślam, jakakolwiek, oznacza automatyczną 12-miesięczną dyskwalifikację. Komisję nie interesuje, czy jest to przypadek, nie przypadek, tak zwana zero tolerance policy, czyli zerowa tolerancja dla niedozwolonych środków dopingujących jest jasna. Jakikolwiek środek, w jakiejkolwiek stężeniu w Twoim organizmie 12-miesięczna dyskwalifikacja, w tym przypadku, jeśli by do niej doszło,
na co wszystko wskazuje w 99%, zostanie ona zmieniona na 6-miesięczną dyskwalifikację. Dyskwalifikacja biegnie od momentu, kiedy ten test został wykryty, czyli w tym przypadku od lutego, co by oznaczało, że w dalszym ciągu ta walka Canelo kontra Golovkin 2 może się odbyć w jednym z dwóch ulubionych terminów przez Canelo Alvareza, no bo to on ustala warunki finansowe, on przyciąga ludzi przed kamery, no taka jest rzeczywistość, czy nam się podoba, czy nie, mogłaby się odbyć podczas kolejnego meksykańskiego święta we wrześniu. Cały czas, i to był temat numer jeden przewodni mojej, podczas mojej kilkudniowej wizyty w Los Angeles, zarówno Tom Leffler, jak i ludzie związani z Canelo Alvarezem mówili, że oni cały czas wierzą w to, że coś się stanie, natomiast wydaje mi się, że Tom Leffler nie wierzy w to, że stanie się jakiś cud i komisja nagle zmieni wszystko, co do tej pory robiła i dopuści Canelo Alvareza do walki. Podobno jest plan A, plan B, wątpię, żeby był to BJ Sanders, aczkolwiek chciałbym, według Abela Sancheza, trenera Golovkina, on tak czy inaczej, on, czyli Golovkin, będzie walczył 5 maja. Oby tak było. Natomiast ważna informacja związana z tym walką 5 maja, no to jest ta informacja, którą podał Eddie Hearn również kilkadziesiąt godzin temu, że zwycięzca walki pomiędzy Danielem Jacobsem i naszym Stricho Suleńskim będzie obowiązkowym rywalem dla mistrza WBA. To znaczy, jeśli nawet ta walka się z Canelo nie odbędzie, a Gennady będzie walczył w następnym pojedynku z kimkolwiek, ponieważ Gennady ma ten tytuł, więc wygląda na to, że z kimkolwiek by Gennady nie walczył, bo że walka się odbędzie, jestem przekonany, w prawie 100%, z kim naprawdę nie wiadomo, nazwisk jest parę. Nie będę podawał nazwisk, które są w tej chwili tylko i wyłącznie rozważane, natomiast ważne dla nas jest to, że gdyby Suleński został zwycięzcą walki w Barclays Center 28 kwietnia, to wiadomo będzie, że spotka się wtedy z Golovkinem, bo ja nie widzę, z kim mógłby przegrać Golovkin, gdyby miał zastępcę. Do tego wiadomo, że ten następca jakiejś super wysokiej półki nie będzie, dlatego że nikt nie będzie ryzykował walki z Canelo Alvarezem. Natomiast dochodzi do tego jeszcze milion rzeczy, typu to miało być pay-per-view, HBO przygotowało pieniądze na pay-per-view, reklamę w Los Angeles i Chicago widziałem wszędzie, na TKT, głównym sponsorze. To są milionowe straty w tej chwili dla sponsorów. Jak Państwo widzą, nie jestem optymistą, zupełnie nie jestem optymistą, że Canelo kontra Triple G wyjdą na ring 5 maja. No ale to już w tym momencie ani nie w rękach moich, ani nie Gennadya, ani nie Alvareza, tylko i wyłącznie 5-osobowej komisji sportowej stanu Nevada. Miał być to ostatni temat, ale dodam jeszcze jeden. Wrzucę wideo zaraz po moim spotkaniu z Państwem tutaj. Wrzucę wideo o tym, dlaczego lubię old school, czyli starą szkołę boksu, Abel, Joey Abel, który walczyć będzie z Tomkiem Adamkiem 28 w Częstochowie. Podesłał parę fajnych fotek wideo i tam jedna z nich jest, że pcha te ciężary przez tą salę treningową, której się przygotowuje, salę treningową, której nie ma ani jednego monitora, nie ma ani jednego migającego światełka. Taka zupełnie sala treningowa, jakby się weszło, nie wiem, w 1947 gdzieś. Natomiast mnie się to bardzo podoba. Ja mam taki sentyment do takiego dawnego, starego stylu przygotowania się, gdzie liczy się tylko pot, siła, gdzie liczy się tylko to, co się wkłada w przesuwanie tych wielkich ciężarów. Nie wiem, może to wynikające z racji tego, jak długo to robię, w każdym razie przemawia to do mnie i pokazuje, jak ciężka praca, a nie może te tysiące testów, super odżywek i tak dalej, w końcu na ringu triumfują. Czy zatriumfują 28 kwietnia, to już zupełnie inna sprawa. Na razie polecam Państwu ten króciutkie wideo z ciężkiej pracy Joey Abela. Państwu tak jak na początku życzę miłych, spokojnych, wesołych, rodzinnych świąt i do następnego razu, do poniedziałku, gdzie tych komentarzy na temat tego, co się będzie teraz działo już w sobotę, będzie na pewno sporo. Jeszcze raz wesołych świąt i najlepszego, spokojnego, świątecznego odpoczynku, jakie Państwo mogą sobie wyobrazić. Pozdrawiam serdecznie. Yeah.